Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Lokalne Historie. Chciałbym przedstawić przebieg walki ze Stonką Ziemniaczaną na terenie naszej gminy w latach 1947-1950. Stonka Ziemniaczana niewątpliwie stanowiła duży problem dla rolników i dla upraw ziemniaków na terenie naszej gminy, jednakże pojawienie się tego szkodnika zostało skrzętnie wykorzystane przez propagandę władz komunistycznych, które tłumaczyły to społeczeństwu jako atak ze strony imperialistów. Oskarżano przy tym lotnictwo amerykańskie, które rzekomo miało zrzucić stonkę ziemniaczaną nad Niemiecką Republiką Demokratyczną oraz nad Bałtykiem, skąd miała przedostać się na terytorium Polski. Władza ludowa postanowiła z całą stanowczością zwalczyć inwazję stonki ziemniaczanej. Do walki ze stonką postanowiono zmobilizować całe społeczeństwo, w tym także poetów i pisarzy. Jan Brzechwa w swojej książeczce Stonka i Bronka pisał: tak panoszą się szkodniki słane do nas z Ameryki, które nadto wróg jest gotów zrzucać stale z samolotów. Nagie krzaczki płaczą wszędzie, już z ziemniaków nic nie będzie. Zginą bulwy i korzonki, któż ocali nas od stonki. O walce ze szkodnikiem informowała także Polska Kronika Filmowa. Jak możemy dowiedzieć się z okólnika wojewody krakowskiego z datą z 30 kwietnia 1947 roku, zagrożenie ze stonki ziemniaczanej było bardzo poważnie traktowane. Zarządził on trzykrotne powszechne przymusowe poszukiwanie stonki ziemniaczanej na uprawach ziemniaków, pomidorów i roślin pokrewnych w następujących terminach. Pierwszy termin, pierwsze dwa dni pogodne po 26 maja. Drugi termin, pierwsze dwa dni pogodne po 20 czerwca. I trzeci termin, pierwsze dwa dni pogodne po 15 lipca. Do przeprowadzenia poszukiwania i zwalczania stonki ziemniaczanej zobowiązani zostali wszyscy właściciele i użytkownicy upraw ziemniaczanych i roślin pokrewnych. W poszukiwaniu stonki miały brać udział także szkoły i organizacje młodzieżowe. I tak do walki ze stonką mieli wyruszyć uczniowie szkół powszechnych, począwszy od trzeciej klasy, pod kierunkiem nauczycieli, uczniowie szkół rolniczych i ogrodniczych, uczniowie wszystkich szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych, organizacje młodzieży w zespołach, przysposobienie rolniczo-wojskowe, Związek Młodzieży Wiejskiej, WICI, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. Nadzór nad akcją poszukiwania miały sprawować m.in. stacje ochrony roślin i osoby przez nią delegowane. Osoby, które nie zastosują się do pierwszego rozporządzenia, podlegać miały sankcjom karnym. Obok czynnika ludzkiego do walki ze stonką zmobilizowano także dostępne środki techniczne. Do walki ze stonką na terenie gminy należało przygotować dużą beczkę do włożenia wody, drugą beczkę do przyrządzania cieczy i wiadra. Na terenie naszej gminy gminna stacja ochrony roślin oraz gromadzkie sekcje ochrony roślin powstały w maju 1947 roku. Powstały także kolumny przeciwstonkowe. Z dokumentów możemy dowiedzieć się, kto wchodził w skład poszczególnych sekcji i kolumn przeciwstonkowych. Z dokumentu Powiatowego Związku Samopomocy Chłopskiej z Wadowicach, przesłanego do wszystkich zarządów gminnych i miejskich w powiecie, w tym do gminy Wieprz, możemy się dowiedzieć, że aby walka ze stonką była bardziej efektywna, należało uświadomić społeczeństwo o niebezpieczeństwie. Z tego zadania mieli wywiązywać się sołtysi, którzy winni byli przeprowadzić zebrania, na których ludność zostałaby pouczona o stonce ziemniaczanej i poinformowana o terminach jej poszukiwania. Z kolei z dokumentu Zarządu Gminy w Wieprzu z dnia 28 maja 1947 roku dowiadujemy się, że walka ze stonką miała być przeprowadzona niezwłocznie zgodnie z zarządzeniem wojewody krakowskiego. Dalej czytamy, że jeżeli by okazało się, że na terenie danej gromady, czyli sołectwa, znajduje się stonka ziemniaczana, należy poinformować, na czyim polu, a do zniszczenia stonki ziemniaczanej w wypadku pojawienia się jej przyjedzie delegacja z krakowskiej stacji ochrony roślin, a w gromadzie muszą być przygotowane jedna beczka na wodę, a druga beczka od gnojówki na ciecz oraz wiadra. O akcja zwalczania stonki ziemniaczanej na terenie naszej gminy możemy dowiedzieć się ze sprawozdań przesłanych przez sołtysów poszczególnych gromad z czerwca 1947 roku. I tak możemy się dowiedzieć, że na przykład we Frydychowicach, zgodnie ze sprawozdaniem sołtysa, w poszukiwaniu stonki ziemniaczanej wzięły udział nauczyciele z dziećmi w ilości 40 osób i przeszukali 45 hektarów ziemniaków. Zaś kolumna przeciwstonkowa
W liczbie 62 osób z organizacjami młodzieżowymi przeszukała 69 hektarów i nigdzie stonki nie znaleziono. W Gierałtowicach z kolei w poszukiwaniu stonki wzięła udział kolumna przeciwstonkowa w liczbie 50 osób i przeszukała ona 119 hektarów, również nic nie znaleziono. Sołtys z Gromady Gierałtowiczki podaje w swoim sprawozdaniu, że 4 kolumny od 10 do 15 osób liczące przeszukały wszystkie parcele z ziemniakami i nic nie znaleziono. W Głębowicach również wystąpiła podobna sytuacja, a więc wzięły udział w poszukiwaniach kolumna przeciwstonkowa, ale również nic nie znaleziono. Tak samo było w Przybradzu oraz w Wieprzu i w Nitku, gdzie również brały udział w poszukiwaniu kolumny przeciwstonkowe i przeszukano sporą ilość pól z ziemniakami. Zachowały się 2 sprawozdania odręczne sołtysów Gierałtowic i Gierałtowiczek. Jak możemy dowiedzieć się z dokumentów z roku 1950, walkę ze stonką z całą stanowczością kontynuowano także w następnych latach, a nie biorących udziału w poszukiwaniach miano karać. Skutecznej walce ze stonką miało pomóc zakładanie poletek chwytnych, co przedstawiają dokumenty z załączoną instrukcją zakładania takich poletek. Takie poletki miały powstać na terenie każdej gromady, na terenie gminy Wieprz. I na zdjęciu ostatnim mamy wykaz gospodarzy, na których parceli takie poletka chwytne zostały założone. Stosując środki ochrony roślin, problem stonki ziemniaczanej został zniwelowany. Za to dają się nam we znaki ślimaki, które okazują się dla nas nie mniejszą zmorą niż stonka ziemniaczana dla naszych dziadków 70 lat temu.